Kobiety w ciąży bardzo często skarżą się na obrzęki wokół kostek, na poszerzone żyły, które występują na łydkach, na poszerzone żyły, które występują w okolicach krocza. Część z tych dolegliwości minie po ciąży, ale nie warto czekać na to, aż się ona zakończy, tylko warto zadziałać profilaktycznie już w trakcie. Ważne, aby od samego początku stosować wyroby kompresyjne. Wyroby kompresyjne jest to leczenie uciskiem, jest to stopniowany ucisk, największy wokół kostki i na łydce, na łudzie jest już mniejszy, porównywalny z wyrobami dostępnymi w normalnych sklepach z pończochami. Kompresja powinna być dobierana przez profesjonalistów, nie może być tak, że wejdziemy do sklepu i wybierzemy sobie pierwsze lepsze pończochy. Warto, żeby ktoś zmierzył nogi w odpowiednich miejscach i dopiero na podstawie takich pomiarów dobrał wyroby kompresyjne. Dlatego, że tylko w takie wyroby mają szansę zadziałać w odpowiedni sposób. Na początku wydaje się, że takie pończochy jest trudno włożyć, natomiast jeżeli użyjemy do tego rękawiczek gumowych, zaczniemy wkładać te wyroby tak jak za ciasne spodnie, stanie się to znacznie łatwiejsze. Pod koniec ciąży warto, żeby ktoś pomagał kobietom wkładać te pończochy, gdyż wówczas powiększający się brzuch sprawi, że trochę trudniej będzie się schylić, żeby te wyroby założyć. Oprócz tego, że zmniejszą się obrzęki, że zmniejszą się występujące pajączki i poszerzone żyły, to również będzie poprawiony komfort tych pacjentek. Są prace, które podają, że stosowanie pończoch uciskowych w pierwszym okresie ciąży, czyli w pierwszym trymestrze, pierwszych tygodniach pierwszego trymestru, zmniejsza wymioty ciężarnych. W obecnych czasach wyroby kompresyjne są dostępne w różnych kolorach, w różnych fasonach. Można dobierać je do pory roku. Mogą być cieńsze, mogą być grubsze, w zależności od tego, na co mamy w danej chwili ochotę. Stosowanie takich pończoch codziennie przyniesie na pewno efekty, natomiast nie jest tak, że trzeba to nosić bezwzględnie od samego rana do pójścia spać. Ciąża jest okresem zwiększonego ryzyka wystąpienia zakrzepicy, ale również warto zwrócić uwagę na okres porodu i połogu. Stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej w tym czasie jest bardzo ważne. Chroni kobietę przed nieprzyjemnymi powikłaniami, które mogą być niebezpieczne zarówno dla niej, jak i dla dziecka.